Nazywam się Antonino de Gregorio z firmy UPC Polska i zapraszam do kolejnego wywiadu. Dziś jesteśmy w 11 Sports, siedzibie głównej w Warszawie i to nie jest przypadek. Wkrótce ten kanał dołączy do oferty UPC. Moim gościem będzie redaktor naczelny Patryk Mirosławski. Witam Patryku. Dzień dobry, witam Państwa, buenos dias. Mówimy po hiszpańsku, bo La Liga to jest ten najważniejszy produkt 11. Mamy taką godzinę, że możemy powiedzieć buongiorno nawet. Buongiorno i bonjour, bo mamy jeszcze i Serie A i mamy też Ligę, także tego sportu fajnego jest dużo u nas, to prawda. Wracając od początku, do lipca zeszłego roku, zostaje Pan redaktorem naczelnym stacji 11. Jak to się stało? Pierwszą propozycję dostałem bodajże w kwietniu już, bo to nie jest tak, że telewizja, która startuje w sierpniu, to w lipcu dopiero montuje ekipę, bo to byłoby za późno. W kwietniu pojawiły się pierwsze rozmowy, pierwsze pomysły. Pierwsze scenariusze kreśliliśmy na to, jak to mogłoby wyglądać. Ja mieszkałem wcześniej w Hiszpanii, tam pracowałem, ale też jednocześnie pracowałem w Polsce i w Eurosporcie i w sportklubie. I dostałem propozycję, żeby stworzyć redakcję, team składający się z ludzi doświadczonych, ale też młodych, bo to było to, na co stawialiśmy od początku, czyli na młode talenty, ludzi, którzy nie dostali nigdy szansy w innych telewizjach, a jeśli dostali, to nie mogli ich w pełni wykorzystać. No i myślę, że ten eksperyment się udał. Dzisiaj to wygląda dobrze, dzisiaj jestem dumny z tej redakcji i dzisiaj każdego z tych chłopaków, czy też panów, bo niektórzy to są doświadczeni starsi mężczyźni, ale ciągle bojowo nastawieni do roboty. Ja bym dzisiaj nie bał się ich polecić do żadnej telewizji, bo myślę, że wykonują swoją robotę nawet naprawdę dobrze. Blisko 14 lat jest Pan w temacie piłki, redaktorem, dziennikarzem. Mimo młodego wieku właśnie zostaje Pan naczelnym. Wiek to jest Pana atut? Ja myślę, że to jest tylko i wyłącznie atut, bo ludzie młodzi zawsze wprowadzają świeżość do tego zawodu czy do tej branży. Ja myślę, że też 11 wprowadza świeżość, że jednak na tym rynku, dosyć hermetycznym rynku telewizji sportowych w Polsce nagle pojawiło się coś nowego, coś świeżego i myślę, że widzowie nasi to doceniają. Teraz tych widzów będzie więcej za pośrednictwem UPC i to nas też bardzo cieszy. Także myślę, że powinniśmy stawiać na młodych ludzi. We Francji jest taka zasada w dzienniku L'Equipe, że dziennikarz, który przechodzi na emeryturę, nie ma prawa nic napisać w tej gazecie przez 3, 4 czy 5 lat. Nawet małego felietonu, nawet jeżeli jest to wielka gwiazda dziennikarstwa. Dlaczego? Dlatego, żeby nie blokował miejsca dla młodych ludzi. I ja myślę, że to jest ten kierunek, którym my powinniśmy iść. To znaczy dawać szansę ludziom młodym, żeby się wykazali. Czasami się wykażą, czasami nie. Ale to jest ryzyko, które trzeba podjąć i my to ryzyko podjęliśmy, też moi szefowie to ryzyko podjęli, stawiając na mnie. I to ich trzeba pytać, czy są zadowoleni, no bo dziwne byłoby, żebym ja sam siebie chwalił. No ale myślę, że to funkcjonuje, to działa. Wspomniał Pan o mieszance, doświadczenia właśnie z młodzieżą. Jak to wygląda, jak została redakcja dobierana? Znaczy ja tę pierwszą listę ludzi, z którymi chciałbym współpracować, to sobie stworzyłem jeszcze na długo przed tym, jak ogłosiliśmy w ogóle start telewizji 11 Sports Network w Polsce. Kiedy już ogłosiliśmy to oficjalnie, to ja z tymi ludźmi zacząłem się spotykać. No ja oglądam ten rynek, obserwuję ten rynek, znam tych ludzi, znam tych komentatorów czy ekspertów i wiem, na kogo chciałem postawić, kogo cenię i wiedziałem, kto może tę redakcję wzmocnić. No i dzisiaj mamy kilku chłopaków, którzy naprawdę świetnie dają radę, bo Mateusz Święcicki w moim prywatnym rankingu to jest najlepszy komentator w Polsce, też młody, tak jak mówimy, to jest jego atut. Jest Piotrek Dumanowski, o którym ja mówię, że zasypia i budzi się z La Gazettą Telesport, bo świetnie mówi po włosku, co też jest jego atutem. Jest Dominik Guziak, jest Marcin Pawłowski, jest Michał Mitrut, chłopak, który ma chyba 22 czy 23 lata, a dostał szansę komentowania meczów La Liga, Serie A i angielskiego FA Cup i on tę szansę w 100% albo 110% wykorzystuje. Mamy też starszych nieco ludzi, bardziej doświadczonych, to jest Piotrek Czachowski, który komentuje czy współkomentuje jako ekspert Serie A. Ma na to papiery, bo grał we Włoszech, bo był piłkarzem Udinese, ale też żartujemy czasami tutaj w redakcji, że mógłby sam pociągnąć mecz, znaczy mógłby być pierwszym komentatorem, bo robi to bardzo, bardzo emocjonalnie i fajnie, bo o to chodzi, bo sport to są emocje. Jest Stefan Białas, pan trener przez duże
przez UZT, bo to jest wielka klasa. Wcześniej pracował w innej telewizji. I tak naprawdę to był chyba była jedyna osoba, którą ściągnęliśmy z innej telewizji. To znaczy zaproponowaliśmy mu współpracę. Bo tak poza tym to raczej staraliśmy się ściągać ludzi właśnie albo wolnych na rynku, albo takich, którzy pracują w innych mediach, niekoniecznie w telewizji. Czy w swoim szeregu macie niedoświadczonego komentatora, który wcześniej nie komentował, ale przyszedł, po prostu miał zajawkę, chciał być w Eleven? Takich ludzi to mamy całą masę, bo to jest Tomek Ciąkała na przykład, który jest współkomentatorem meczów La Liga, bo też świetnie mówi po hiszpańsku i zna tę ligę doskonale. I moim zdaniem to jest w ogóle odkrycie roku, bo pierwsze 2-3 mecze to były takie sobie w jego wykonaniu, ale ja widziałem, że ten chłopak ma potencjał i że on da radę. I moim zdaniem daje świetnie radę, ale wcześniej nigdy nie komentował. Jak dzisiaj po tych kilku miesiącach człowiek słyszy go w telewizji, przynajmniej ja tak mam, to myślę sobie, z 10 lat już komentuje albo i lepiej. Nie, komentuje od 5 miesięcy i robi to bardzo dobrze. Marcin Gazda też nigdy nie komentował, też współkomentuje La Ligę. Michał Mitrut komentował w jakichś tam mniejszych telewizjach czy radiach internetowych, ale z poważną piłką, z poważnym zawodem to się chyba spotkał dopiero w Eleven. I takich ludzi jest więcej, bo przecież Tomek Zieliński też nigdy nie komentował meczów w dużej telewizji, a u nas komentuje i współkomentuje mecze angielskie, tak więc no, takich ludzi trochę jest i szukamy dalej. No, jest Michał Wszołek, który komentuje u nas Ligę Mistrzów w piłce ręcznej. Też komentował wcześniej, ale tylko i wyłącznie w jakichś radiach internetowych i mniejszych telewizjach, więc to pokazuje, że te diamenty są, tylko trzeba umieć je znaleźć i później oszlifować, a to nie jest taka łatwa sprawa. Jak pan wymienia nazwiska, no kadra jest po prostu bardzo duża, nie ma co się dziwić, ponieważ w Eleven jest bardzo dużo lig, nie tylko piłki nożnej, również rozgrywki pucharowe i koszykówka. Ale chciałbym zapytać, czy ta kadra już jest zamknięta? Czy planujecie jakieś wzmocnienia, tak jak w okienku transferowym w piłce nożnej? Nigdy nie zamykamy okienka transferowego, dlatego że to jest bardzo płynne. My cały czas zdobywamy nowe prawa. Teraz nabyliśmy prawa do eliminacji Mistrzostw Świata w Ameryce Południowej, Mistrzostw Świata 2018. Nabyliśmy prawa do żużla brytyjskiego, więc ciągle trzeba tych komentatorów szukać. To jest bardzo przyjemna robota. To jest też niestety taka słabsza część tej roboty, czyli niektórym ludziom trzeba powiedzieć nie, jeszcze nie teraz, jeszcze musisz popracować, jeszcze jest za wcześnie, ale cały czas szukamy ludzi, tak samo do piłki nożnej. Łatwo byłoby, może nie łatwo, ale wygodnie byłoby wykupić jednego, drugiego bardzo doświadczonego komentatora z innych telewizji, ale myślę, że nie tędy droga. Myślę, że najlepiej szukać nowych ludzi. Ja czasami mówię, że Tomasz Smokowski czy Bożydar Iwanow, oni też kiedyś wysłali swoje pierwsze CV. I Bożydar Iwanow kiedyś to nie był ten Bożydar Iwanow dzisiaj z Polsatu, tak? Czy Tomek Smokowski kiedyś to nie był ten Tomasz Smokowski prowadzący Ligę Plus Ekstra. Więc każdy zasługuje na szansę, jeżeli ją wykorzysta, jeżeli ciężko pracuje, bo to jest ważne w tym zawodzie. To będzie z nami pracował i na pewno nie będzie narzekał, będzie zadowolony. Mówił pan o niedawno podpisanych kontraktach transmisyjnych. Jakie są plany Eleven na przyszłość? Teraz może nie na przyszłość, tylko na te kilka miesięcy. Również staracie się pozyskać jakieś kolejne prawa? My od początku mówiliśmy o tym, że chcemy mieć najlepszy content, że chcemy mieć content premium, czy prawa premium, bo content to nie wszystkim to słowo się podoba. I w tym kierunku idziemy. Myślę, że pokazaliśmy na przestrzeni kilku miesięcy raptem, bo tyle jesteśmy na rynku, że tę telewizję stać na to, żeby sięgać po naprawdę atrakcyjne produkty, bo proszę zobaczyć, że my wprawdzie kupiliśmy La Liga. Nie jest tajemnicą, że La Liga to są prawa, które kosztują, to są miliony euro. I dlatego staramy się to wykorzystać tak mocno, jak się da, bo nikt wcześniej w Polsce nie pokazywał meczów Ligi Hiszpańskiej w takim wymiarze. My kilkakrotnie pokazaliśmy wszystkie mecze na żywo jednej kolejki, czyli to jest 10 meczów. Regularnie pokazujemy 8-9 meczów, 6-7 meczów na żywo Serie A, 2-3-4 mecze Ligę. Kupiliśmy FA Cup, co w Polsce było pokazywane do 2014 roku, ale poprzedni sezon nie był w ogóle pokazywany, transmitowany z Pucharu Anglii, najstarszych klubowych piłkarskich rozgrywek świata w Polsce. A my po te prawa sięgnęliśmy i dzisiaj można to
to w Eleven oglądać. Czy staramy się o kolejne prawa? Tak. O jakie? Nie mogę tego powiedzieć. Takie negocjacje lubią ciszę i oczywiście oficjalnie takich rzeczy powiedzieć nie mogę, dopóki nie będą podpisane kontrakty. A że kolejne będą podpisane, tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Na papierze wygląda to świetnie. Ja mam pytanie do komentatorów. Jak siedzi i komentuje taki cały dzień właśnie, ma nawet dwudniowy weekend jest. Czy on ma siłę później, czy potrzebuje po prostu dzień przerwy, żeby się zregenerować? Jak to wygląda z komentatorami? Ja myślę, że jeżeli ktoś nie ma siły po dwóch czy trzech skomentowanych meczach, to nie ma czego szukać w dziennikarstwie czy w komentowaniu. To jest szczyt dziennikarstwa sportowego moim zdaniem, czyli komentować mecz. Jeżeli ktoś komentuje mecz, to robi to na adrenalinie, na emocjach. My często żartujemy z Tomkiem, właściwie nie żartujemy, tylko takie są fakty. Jak komentujemy z Tomkiem Ćwiąkałą jakiś duży mecz hiszpański, czy to derby Madrytu, czy to Barcelona Atletico, czy El Clasico, to po prostu człowiek nie może zasnąć z tych emocji, jeszcze chętnie by przytulił 2-3 mecze, przytulił w cudzysłowie. Więc nie, absolutnie nie. Jasne, że przychodzi czasami zmęczenie. Dlatego ja zawsze mówię komentatorom, wtedy jedźcie sobie na Puchar Hiszpanii, albo jedźcie sobie gdzieś tam za granicę, nie komentujcie tego meczu, usiądźcie, zwiedźcie sobie, nie wiem, Walencję, Madryt, Barcelonę, czy po prostu pojedźcie w Bieszczady, bo każdy musi odpocząć. To jest normalne, ale myślę, że w poniedziałek bywa ciężki po weekendzie, ale od wtorku, w środę to już bardziej, a w czwartek to już żaden z komentatorów nie jest w stanie się doczekać tego weekendu i każdy czeka na piątek, sobotę, niedzielę, żeby pokomentować, pokrzyczeć i poemocjonować się La Ligą, Serie A, Ligę i tak dalej. Czyli w tygodniu to jest tak zwana rozbiegówka, żeby po prostu nałapać siły i energii na weekend. No nie zawsze, bo my też mamy jednak w tygodniu trochę meczów, bo jest i Puchar Ligi Francuskiej, i Puchar Ligi Angielskiej i też te ligi często grają w tygodniu, jest EHF w tygodniu, jest tenis. Także w tygodniu też się dzieje i tutaj czasami bywa tak, że my pracujemy naprawdę, znaczy ja to w ogóle pracuję prawie cały czas, no ale ja mam inną rolę, a komentatorzy niektórzy pracują od poniedziałku do niedzieli. I dobrze, nikt nie narzeka. No jeszcze nie spotkałem się z tym, żeby ktoś narzekał na to, że ma za dużo meczów. Czyli chyba dobrze, chyba tak to powinno wyglądać. A jak wygląda sytuacja ze studiem? Planowaliśmy od początku, trochę się to przeciągnęło w czasie z jednego powodu. Wychodziliśmy od początku z prostego założenia. Żeby zrobić studio na szybko, to nie jest jakiś wielki wyczyn. Tylko mając taki content, znowu użyję tego słowa, mając takie prawa, jakie my mamy w swoim portfolio, a to są prawa absolutnie premium, to jest najwyższa półka, to my też chcemy mieć studio z prawdziwego zdarzenia, żeby te prawa też godnie opakować. Studio z prawdziwego zdarzenia, budowa, to trwa. Jeszcze trochę potrwa, ale już jest bliżej niż dalej, więc to jest dobra informacja i dla nas tutaj, i dla Państwa, dla widzów Eleven i Eleven Sports, czy w ogóle Eleven Sports Network, to studio będzie i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Nie mogę jeszcze podać daty konkretnej, bo później będę ścigany jak Tommy Lee Jones, natomiast będzie to niewątpliwie już niebawem. Wracając do początku Pana kariery, mniej więcej wyczytałem, że to był rok 2000, mniej więcej tak później, znaczy wtedy Pan złapał jakby największą zajawkę i od tego się zaczęło, później była piłka nożna, później różne stacje telewizyjne. Jak to wyglądało? Jak, właśnie dlaczego piłka nożna, jak z tą zajawką? Znaczy ja mam dwa sporty, które lubię, dwie dyscypliny. Pierwsza to jest piłka nożna, drugi to jest biatlon, kolejność dowolna. Piłką nożną zainteresowałem się na poważnie właśnie w 2000 roku, kiedy było rozgrywane Euro 2000. Później oglądałem Bundesligę, bo mieszkałem blisko Niemiec, nauczyłem się tego języka, później mieszkałem w samych Niemczech przez 4 lata, gdzie robiłem liceum, zdawałem maturę i gdzieś ta Bundesliga zawsze była dla mnie ważna. Później zainteresowałem się też La Ligą. Właściwie La Ligą też się interesowałem w sumie od początku, ale później coraz bardziej. Później wyjechałem do Anglii, mieszkałem w Anglii, no to Premier League, później mieszkałem w Hiszpanii. Biathlon, który komentowałem w Eurosporcie, który jest taką fajną odskocznią od piłki, przynajmniej zawsze był. Teraz nie mogę tego robić, no bo pracuję na wyłączność w Eleven Sports, co jest zrozumiałe. Tęsknię trochę za tym biatlonem, ale jeżdżę sobie przynajmniej na zawody, jak mam czas. I tyle. Później był ten As Wywiadu, o którym do dzisiaj ludzie mówią, co jest swego rodzaju fenomenem, bo był robiony jednak w telewizji niszowej.
ale też w internecie i gdzieś tam często ludzie pytają, czy taki program też będzie tutaj, czy tego typu program. Więc tak, taki program też planujemy zrobić, tylko musimy odświeżyć nieco formę, czy formułę tego programu, bo no, nie będziemy znowu siedzieć w knajpie i z tyłu talerze, ktoś się przewróci, ktoś ubrudzi stół keczupem, a my dalej będziemy rozmawiać. To już nie jest to. Tutaj chcemy zrobić to lepiej i też to zrobimy, pewnie szybciej niż później i myślę, że to jest kwestia, nie wiem, kilku tygodni, a może miesiąca, dwóch miesięcy. Zresztą nie będzie to jedyny program, który zrobimy, bo też planujemy program o lidze hiszpańskiej, stricte lidze hiszpańskiej, żeby też fajnie tę ligę, czy jeszcze lepiej opakować. Także dużo pracy przed nami, ale po to tu jesteśmy. Wymienił pan trzy kraje, w których mieszkał, czyli no w sumie piłkarsko to jedne z największych, Anglia, Hiszpania i Niemcy. Gdzie według pana najbardziej czuć atmosferę piłkarską? Mi osobiście mieszkałem też i studiowałem w Anglii 3 lata, no to atmosfera mieszkania ze studentami angielskimi była niesamowita i właśnie powiedziałbym, że Anglia. W Anglii rzeczywiście ci kibice żywiołowo reagują, w Niemczech też, w Niemczech są zawsze pełne stadiony, czy prawie zawsze. Ja bardzo lubię jeździć do Niemiec na mecze, to jest duża przyjemność, bo te stadiony są świetne, bo one były przygotowane przecież na Mistrzostwa Świata 2006. Poza tym zawsze jest porządek, a i też fajny sport, fajna liga. Chyba najgorzej jest na stadionach hiszpańskich, bo po pierwsze te stadiony często są stare. Po drugie, na Camp Nou jak człowiek siedzi i ogląda mecz, to się słyszy, jak odwija się kanapki po drugiej stronie trybun. Po pierwsze dlatego, że często jednak duża grupa kibiców to są turyści, którzy akurat są w Barcelonie, zwiedzają to przepiękne miasto, idą na mecz, a druga część to są rodziny z dziećmi i oni, nie ma tam takiej kultury kibicowania na maksa, nie ma tam żylety, tak? Tak jest w Sewilli, czy w Sewilli na stadionie Sanchez Pizjuan, bo tam ci kibice rzeczywiście potrafią zrobić kocioł. Ale ani na Bernabeu, ani na Camp Nou tego nie doświadczymy. Też nawet w Walencji na Mestalla często bywa tak, że jednak ten stadion gdzieś przechodzi obok meczu. Także Anglia pod tym względem jest lepsza. Znowu można dyskutować, gdzie jest lepsza piłka. Ale to jest tak, jak ktoś woli, nie wiem, czerwone wino, a inny woli wino białe. Ktoś woli Audi, ktoś woli Mercedesa, tak ktoś może woleć La Ligę niż Premier League. Moim zdaniem La Liga jest najlepszą ligą świata, ale to jest moje zdanie, moja subiektywna opinia. Obiektywnie nie wiem, czy można stwierdzić, która liga jest lepsza. Jeżeli dochodzi do El Clasico, to cały świat patrzy na ten mecz. Jak dochodzi do derbów Manchesteru, to już tak kolorowo nie jest. Jeżeli gra Ronaldo, no to też wszyscy oglądają, czy Messi. Jednak w Anglii aż takich gwiazd nie ma. Zobaczymy, no, jeżeli przejdzie Robert do Hiszpanii, Robert Lewandowski, to już w ogóle będziemy mieli całą plejadę gwiazd w Eleven. Dobrze by było. Zobaczymy. Jakie jest pana zdanie na temat mediów społecznościowych, no i Twittera? Jest pan aktywny na Twitterze, więc jestem ciekaw, jak to wygląda. Ja sobie kiedyś obiecałem, że nigdy Twittera nie założę, a wreszcie zostałem redaktorem naczelnym w Eleven Sports Network i siłą rzeczy musiałem założyć, ale zrobiłem to też dlatego, że mi fejkowe konta zakładali przez jakiś czas i w moim imieniu ktoś pisał do Zbigniewa Bońka jakieś niemiłe rzeczy, czy do Janusza Basowaja, czy do kogokolwiek innego, a przecież ja z tym nic nie miałem wspólnego. W ogóle, że komuś się chce coś takiego robić, to też jest dziwne. Nie, ludzie, niektórzy mają po prostu za dużo wolnego czasu. Albo nie mają własnego życia. Ja zawsze mówię, jak człowiek ma dużo wolnego czasu, powinien oglądać sport. Bo to jest przyjemność, to jest rozrywka. Sport, który można oglądać w telewizji, ale można oglądać też na tablecie, na telefonie komórkowym, bo dzisiaj coraz częściej gdzieś tam jesteśmy w podróży i człowiek wyciąga iPhone'a czy tablet i ten mecz ogląda, czy w pociągu, czy nawet widziałem fajne zdjęcie kiedyś, ktoś nam podesłał, jak jeden z naszych widzów był w lesie, jechał rowerem w niedzielne słoneczne popołudnie i miał zainstalowany telefon, iPhone i oglądał La Ligę czy Serie A i tak dzisiaj też dużo ludzi ogląda i to jest normalne, technika się rozwija i mamy coraz lepsze telewizory, coraz większe, coraz lepsze komputery, coraz lepsze telefony i fajne jest to, że dzisiaj ten sport można oglądać wszędzie, niezależnie od tego, gdzie się aktualnie jest. Super, że pan nawiązał do mobilności. Właśnie oba kanały Eleven i Eleven Sports będą dostępne w Horizon Go, czyli w telewizji mobilnej i każdy będzie mógł oglądać mecze w domu lub poza domem, więc lub kilka meczów naraz, to już w zależności od gustów i od chęci. Tak, jeszcze kończąc w sumie rozmowę, co szykuje Eleven na luty i marzec, właśnie wtedy, kiedy będzie odkodowane okno dla wszystkich klientów UPC?
działo się będzie dużo. Przede wszystkim końcówka lutego, to mamy ten ostatni weekend, 27-28 dzień lutego, to mamy derby Madrytu. Szukujemy show, zrobimy coś ekstra, coś fajnego, pewnie pojedziemy na miejsce, pewnie coś na miejscu zrobimy. To będzie mecz Barcelona-Sevilla, czyli też mecz bardzo ciekawy, ciekawie się zapowiadający. To będzie kilka hitów Ligi Włoskiej, to będzie finał Capital One Cup, czyli Pucharu Ligi Angielskiej. Także zobaczymy, no, mamy nadzieję zrobić z tego też wielkie show. To jest też oczywiście Liga Mistrzów w piłce ręcznej. Tam cały czas grają polskie zespoły i oby grały jak najdłużej. Więc na pewno będzie działo się bardzo, bardzo dużo i zresztą fajne jest to w tej telewizji, ja też lubię tutaj przychodzić, bo tutaj co weekend po prostu jest dobry futbol. Czy dobry sport jako taki, bo oczywiście są hity jak El Clasico, jak Derby Madrytu, ale tutaj co weekend gra Napoli, tutaj co weekend gra Fiorentina, tutaj co weekend gra Roma, tutaj co weekend gra Barça, Real, Atletico, Sevilla, PSG i dlatego to warto śledzić niewątpliwie na wszystkich urządzeniach, tak? Na wszystkich. No i warto podkreślić, że w tych ligach jest coraz więcej Polaków, to tak na koniec. Bardzo się cieszę, plany wyglądają super. My już się nie możemy doczekać 11, kiedy kanał będzie dostępny w ofercie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja również dziękuję. Zapraszamy do 11 Sports i do UPC, rzecz jasna. Bardzo dużo lig, nie tylko piłki nożnej, również rozgrywki pucharowe i koszykówka. Ale chciałbym zapytać, czy ta kadra już jest zamknięta? Czy planujecie jakieś wzmocnienia, tak jak w okienku transferowym w piłce nożnej? Nigdy nie zamykamy okienka transferowego, dlatego że to jest bardzo płynne. My cały czas zdobywamy nowe prawa. Teraz nabyliśmy prawa do eliminacji Mistrzostw Świata w Ameryce Południowej, Mistrzostw Świata 2018. Nabyliśmy prawa do żużla brytyjskiego, więc ciągle trzeba tych komentatorów szukać. To jest bardzo przyjemna robota. To jest też niestety taka słabsza część tej roboty, czyli niektórym ludziom trzeba powiedzieć nie, jeszcze nie teraz, jeszcze musisz popracować, jeszcze jest za wcześnie, ale cały czas szukamy ludzi, tak samo do piłki nożnej. Łatwo byłoby, może nie łatwo, ale wygodnie byłoby wykupić jednego, drugiego bardzo doświadczonego komentatora z innych telewizji, ale myślę, że nie tędy droga. Myślę, że najlepiej szukać nowych ludzi. Ja czasami mówię, że Tomasz Smokowski czy Bożydar Iwanow, oni też kiedyś wysłali swoje pierwsze CV i Bożydar Iwanow kiedyś, to nie był ten Bożydar Iwanow dzisiaj z Polsatu, tak? Czy Tomek Smokowski kiedyś, to nie był ten Tomasz Smokowski prowadzący Ligę Plus Ekstra. Więc każdy zasługuje na szansę, jeżeli ją wykorzysta, jeżeli ciężko pracuje, bo to jest ważne w tym zawodzie. To będzie z nami pracował i na pewno nie będzie narzekał, będzie zadowolony. Mówił Pan o niedawno podpisanych kontraktach transmisyjnych. Jakie są plany Eleven na przyszłość? Teraz może nie na przyszłość, tylko na te kilka miesięcy. Również staracie się pozyskać jakieś kolejne prawa? My od początku mówiliśmy o tym, że chcemy mieć najlepszy content, że chcemy mieć content premium, czy prawa premium, bo content to nie wszystkim to słowo się podoba. I w tym kierunku idziemy. Myślę, że pokazaliśmy na przestrzeni kilku miesięcy raptem, bo tyle jesteśmy na rynku, że tę telewizję stać na to, żeby sięgać po naprawdę atrakcyjne produkty, bo proszę zobaczyć, że my wprawdzie kupiliśmy La Liga. Nie jest tajemnicą, że La Liga to są prawa, które kosztują, to są miliony euro. I dlatego staramy się to wykorzystać tak mocno, jak się da, bo nikt wcześniej w Polsce nie pokazywał meczów Ligi Hiszpańskiej w takim wymiarze. My kilkakrotnie pokazaliśmy wszystkie mecze na żywo jednej kolejki, czyli to jest 10 meczów. Regularnie pokazujemy 8-9 meczów, 6-7 meczów na żywo Serie A, 2-3-4 mecze Ligę. Kupiliśmy FA Cup, co w Polsce było pokazywane do 2014 roku, ale poprzedni sezon nie był w ogóle pokazywany, transmitowany z Pucharu Anglii, najstarszych klubowych piłkarskich rozgrywek świata w Polsce. A my po te prawa sięgnęliśmy i dzisiaj można to w Eleven oglądać. Czy staramy się o kolejne prawa? Tak. O jakie? Nie mogę tego powiedzieć. Takie negocjacje lubią ciszę i oczywiście oficjalnie takich rzeczy powiedzieć nie mogę, dopóki nie będą podpisane kontrakty. A że kolejne będą podpisane, tutaj nie ma żadnych wątpliwości.
Na papierze wygląda to świetnie. Ja mam pytanie do komentatorów. Jak siedzi i komentuje taki cały dzień właśnie, ma nawet dwudniowy. Nazywam się Antonino de Gregorio z firmy UPC Polska i zapraszam do kolejnego wywiadu. Dziś jesteśmy w 11 Sports, w siedzibie głównej w Warszawie i to nie jest przypadek. Wkrótce ten kanał dołączy do oferty UPC. Moim gościem będzie redaktor naczelny Patryk Mirosławski. Witam Patryku. Dzień dobry, witam Państwa, buenos dias. Mówimy po hiszpańsku, bo La Liga to jest ten najważniejszy produkt Eleven. Mamy taką godzinę, że możemy powiedzieć buongiorno nawet. Buongiorno i bonjour, bo mamy jeszcze i Serie A i mamy też Ligę, także tego sportu fajnego jest dużo u nas, to prawda. Wracając od początku, do lipca zeszłego roku, zostaje Pan redaktorem naczelnym stacji Eleven. Jak to się stało? Pierwszą propozycję dostałem bodajże w kwietniu już, bo to nie jest tak, że telewizja, która startuje w sierpniu, to w lipcu dopiero montuje ekipę, bo to byłoby za późno. W kwietniu pojawiły się pierwsze rozmowy, pierwsze pomysły, pierwsze scenariusze kreśliliśmy na to, jak to mogłoby wyglądać. Ja mieszkałem wcześniej w Hiszpanii, tam pracowałem, ale też jednocześnie pracowałem w Polsce i w Eurosporcie i w sportklubie. I dostałem propozycję, żeby stworzyć redakcję, team składający się z ludzi doświadczonych, ale też młodych, bo to było to, na co stawialiśmy od początku, czyli na młode talenty, ludzi, którzy nie dostali nigdy szansy w innych telewizjach, a jeśli dostali, to nie mogli ich w pełni wykorzystać. No i myślę, że ten eksperyment się udał. Dzisiaj to wygląda dobrze, dzisiaj jestem dumny z tej redakcji i dzisiaj każdego z tych chłopaków, czy też panów, bo niektórzy to są doświadczeni starsi mężczyźni, ale ciągle bojowo nastawieni do roboty. Ja bym dzisiaj nie bał się ich polecić do żadnej telewizji, bo myślę, że wykonują swoją robotę nawet naprawdę dobrze. Blisko 14 lat jest Pan w temacie piłki, redaktorem, dziennikarzem. Mimo młodego wieku właśnie zostaje Pan naczelnym. Wiek to jest Pana atut? Ja myślę, że to jest tylko i wyłącznie atut, bo ludzie młodzi zawsze wprowadzają świeżość do tego zawodu czy do tej branży. Ja myślę, że też Eleven wprowadza świeżość, że jednak na tym rynku, dosyć hermetycznym rynku telewizji sportowych w Polsce nagle pojawiło się coś nowego, coś świeżego i myślę, że widzowie nasi to doceniają. Teraz tych widzów będzie więcej za pośrednictwem UPC i to nas też bardzo cieszy. Także myślę, że powinniśmy stawiać na młodych ludzi. We Francji jest taka zasada w dzienniku L'Equipe, że dziennikarz, który przechodzi na emeryturę, nie ma prawa nic napisać w tej gazecie przez 3, 4 czy 5 lat. Nawet małego felietonu, nawet jeżeli jest to wielka gwiazda dziennikarstwa. Dlaczego? Dlatego, żeby nie blokował miejsca dla młodych ludzi. I ja myślę, że to jest ten kierunek, którym my powinniśmy iść. To znaczy dawać szansę ludziom młodym, żeby się wykazali. Czasami się wykażą, czasami nie. Ale to jest ryzyko, które trzeba podjąć i my to ryzyko podjęliśmy, też moi szefowie to ryzyko podjęli stawiając na mnie i to ich trzeba pytać, czy są zadowoleni, no bo dziwne byłoby, żebym ja sam siebie chwalił, no ale myślę, że to funkcjonuje, to działa. Wspomniał Pan o mieszance, doświadczenia właśnie z młodzieżą. Jak to wygląda, jak została redakcja dobierana? Znaczy ja tę pierwszą listę ludzi, z którymi chciałbym współpracować, to sobie stworzyłem jeszcze na długo. Nowy weekend jest. Czy on ma siłę później, czy potrzebuje po prostu dzień przerwy, żeby się zregenerować? Jak to wygląda z komentatorami? Ja myślę, że jeżeli ktoś nie ma siły po dwóch czy trzech skomentowanych meczach, to nie ma czego szukać w dziennikarstwie czy w komentowaniu. To jest szczyt dziennikarstwa sportowego moim zdaniem, czyli komentować mecz. Jeżeli ktoś komentuje mecz, to robi to na adrenalinie, na emocjach. My często żartujemy z Tomkiem, właściwie nie żartujemy, tylko takie są fakty. Jak komentujemy z Tomkiem Ćwiąkałą jakiś duży mecz hiszpański, czy to Derby Madrytu, czy to Barcelona Atletico, czy El Clasico, to po prostu człowiek nie może zasnąć z tych emocji i jeszcze chętnie by przytulił 2-3 mecze, przytulił w cudzysłowie. Więc nie, absolutnie nie. Jasne, że przychodzi czasami zmęczenie. Dlatego ja zawsze mówię komentatorom, wtedy jedźcie sobie na Puchar Hiszpanii, albo jedźcie sobie gdzieś tam za granicę, nie komentujcie tego meczu, usiądźcie, zwiedźcie sobie, nie wiem, Walencję, Madryt, Barcelonę, czy po prostu pojedźcie w Bieszczady, bo każdy musi odpocząć. To jest normalne, ale myślę, że poniedziałek bywa ciężki po weekendzie, ale od wtorku, w środę to już bardziej, a w czwartek to już żaden z komentatorów nie jest w stanie się doczekać tego weekendu i każdy czeka na piątek, sobotę, niedzielę, żeby pokomentować, pokrzyczeć i poemocjonować się La Ligą, Serie A, Ligę i tak dalej.
Czyli w tygodniu to jest tak zwana rozbiegówka, żeby po prostu nałapać siły i energii na weekend. No nie zawsze, bo my też mamy jednak w tygodniu trochę meczów, bo jest i Puchar Ligi Francuskiej, i Puchar Ligi Angielskiej, i też te ligi często grają w tygodniu, jest EHF w tygodniu, jest tenis, także w tygodniu też się dzieje i tutaj czasami bywa tak, że my pracujemy naprawdę, znaczy ja to w ogóle pracuję prawie cały czas, ale ja mam inną rolę, a komentatorzy niektórzy pracują od poniedziałku do niedzieli. I dobrze, nikt nie narzeka. No jeszcze nie spotkałem się z tym, żeby ktoś narzekał na to, że ma za dużo meczów. Czyli chyba dobrze. Chyba tak to powinno wyglądać. A jak wygląda sytuacja ze studiem? Planujemy, planowaliśmy od początku. Trochę się to przeciągnęło w czasie z jednego powodu. Wychodziliśmy od początku z prostego założenia. Żeby zrobić studio na szybko, to nie jest jakiś wielki wyczyn. Tylko mając taki content, znowu użyję tego słowa, mając takie prawa, jakie my mamy w swoim portfolio, a to są prawa absolutnie premium, to jest najwyższa półka, to my też chcemy mieć studio z prawdziwego zdarzenia, żeby te prawa też godnie opakować. Studio z prawdziwego zdarzenia, budowa, to trwa. Jeszcze trochę potrwa, ale już jest bliżej niż dalej, więc to jest dobra informacja i dla nas tutaj, i dla Państwa, dla widzów. Eleven i Eleven Sports, czy w ogóle Eleven Sports Network, to studio będzie i tutaj nie ma żadnych wątpliwości. Nie mogę jeszcze podać daty konkretnej, bo później będę ścigany jak Tommy Lee Jones, natomiast będzie to niewątpliwie już niebawem. Wracając do początku Pana kariery, mniej więcej wyczytałem, że to był rok 2000, mniej więcej tak później, znaczy wtedy Pan złapał jakby największą zajawkę i od tego się zaczęło, później była piłka nożna, później różne stacje telewizyjne. Jak to wyglądało? Właśnie dlaczego piłka nożna, jak z tą zajawką? Znaczy ja mam dwa sporty, które lubię, dwie dyscypliny. Pierwsza to jest piłka nożna, drugi to jest biatlon, kolejność dowolna. Piłką nożną zainteresował przed tym, jak ogłosiliśmy w ogóle start telewizji Eleven Sports Network w Polsce. Kiedy już ogłosiliśmy to oficjalnie, to ja z tymi ludźmi zacząłem się spotykać. No ja oglądam ten rynek, obserwuję ten rynek, znam tych ludzi, znam tych komentatorów czy ekspertów i wiem, na kogo chciałem postawić, kogo cenię i wiedziałem, kto może tę redakcję wzmocnić. No i dzisiaj mamy kilku chłopaków, którzy naprawdę świetnie dają radę, bo Mateusz Święcicki w moim prywatnym rankingu to jest najlepszy komentator w Polsce, też młody, tak jak mówimy, to jest jego atut. Jest Piotrek Dumanowski, o którym ja mówię, że zasypia i budzi się z La Gazzettą Tello Sport, bo świetnie mówi po włosku, co też jest jego atutem. Jest Dominik Guziak, jest Marcin Pawłowski, jest Michał Mitrut, chłopak, który ma chyba 22 czy 23 lata, a dostał szansę komentowania meczów La Liga, Serie A i angielskiego FA Cup i on tę szansę w 100% albo 110% wykorzystuje. Mamy też starszych nieco ludzi, bardziej doświadczonych, to jest Piotrek Czachowski, który komentuje, czy współkomentuje jako ekspert Serie A. Ma na to papiery, bo grał we Włoszech, bo był piłkarzem Udinese, ale też żartujemy czasami tutaj w redakcji, że mógłby sam pociągnąć mecz, znaczy mógłby być pierwszym komentatorem, bo robi to bardzo, bardzo emocjonalnie i fajnie, bo o to chodzi, bo sport to są emocje. Jest Stefan Białas, pan trener przez duże T, bo to jest wielka klasa. Wcześniej pracował w innej telewizji i tak naprawdę to był chyba była jedyna osoba, którą ściągnęliśmy z innej telewizji, to znaczy zaproponowaliśmy mu współpracę, bo tak poza tym to raczej staraliśmy się ściągać ludzi właśnie albo wolnych na rynku, albo takich, którzy pracują w innych mediach, niekoniecznie w telewizji. Czy w swoim szeregu macie niedoświadczonego komentatora, który wcześniej nie komentował, ale przyszedł, po prostu miał zajawkę, chciał być w Eleven? Takich ludzi to mamy całą masę, bo to jest Tomek Ciąkała na przykład, który jest współkomentatorem meczów La Liga, bo też świetnie mówi po hiszpańsku i zna tę ligę doskonale i moim zdaniem to jest w ogóle odkrycie roku, bo pierwsze 2-3 mecze to były takie sobie w jego wykonaniu, ale ja widziałem, że ten chłopak ma potencjał i że on da radę i moim zdaniem daje świetnie radę. Ale wcześniej nigdy nie komentował. Jak dzisiaj po tych kilku miesiącach człowiek słyszy go w telewizji, przynajmniej ja tak mam, to myślę sobie, no, 10 lat już komentuję albo i lepiej. Nie, komentuję od 5 miesięcy i robi to bardzo dobrze. Marcin Gazda też nigdy nie komentował, też współkomentuje La Ligę. Michał Mitrut komentował w jakichś tam mniejszych telewizjach czy radiach internetowych, ale z poważną piłką, z poważnym zawodem to się chyba spotkał dopiero
w Eleven i takich ludzi jest więcej, bo przecież Tomek Zieliński też nigdy nie komentował meczów w dużej telewizji, a u nas komentuje i współkomentuje mecze angielskie, tak więc no, takich ludzi trochę jest i szukamy dalej. No, jest Michał Wszołek, który komentuje u nas Ligę Mistrzów w piłce ręcznej. Też komentował wcześniej, ale tylko i wyłącznie w jakichś radiach internetowych i mniejszych telewizjach, więc to pokazuje, że te diamenty są, tylko trzeba umieć je znaleźć i później oszlifować, a to nie jest taka łatwa sprawa. Jak pan wymienia nazwiska, no kadra jest po prostu bardzo duża. Nie ma co się dziwić, ponieważ Eleven jest... Zdawałem się na poważnie właśnie w 2000 roku, kiedy było rozgrywane Euro 2000. Później oglądałem Bundesligę, bo mieszkałem blisko Niemiec, nauczyłem się tego języka, później mieszkałem w samych Niemczech. Przez 4 lata, gdzie robiłem liceum, zdawałem maturę. I gdzieś ta Bundesliga zawsze była dla mnie ważna. Później zainteresowałem się też La Ligą. Właściwie La Ligą też się interesowałem w sumie od początku, ale później coraz bardziej. Później wjechałem do Anglii, mieszkałem w Anglii, no to Premier League, później mieszkałem w Hiszpanii. Biathlon, który komentowałem w Eurosporcie, który jest taką fajną odskocznią od piłki, przynajmniej zawsze był. Teraz nie mogę tego robić, no bo pracuję na wyłączność w Eleven Sports, co jest zrozumiałe. Tęsknię trochę za tym biatlonem, ale jeżdżę sobie przynajmniej na zawody, jak mam czas. I tyle. Później był ten As Wywiadu, o którym do dzisiaj ludzie mówią, co jest swego rodzaju fenomenem, bo był robiony jednak w telewizji niszowej, ale też w internecie i gdzieś tam często ludzie pytają, czy taki program też będzie tutaj, czy tego typu program. Więc tak, taki program też planujemy zrobić. Tylko musimy odświeżyć nieco formę, czy formułę tego programu, bo nie będziemy znowu siedzieć w knajpie i z tyłu talerze, ktoś się przewróci, ktoś ubrudzi stół keczupem, a my dalej będziemy rozmawiać. To już nie jest to. Tutaj chcemy zrobić to lepiej i też to zrobimy, pewnie szybciej niż później i myślę, że to jest kwestia, nie wiem, kilku tygodni, a może miesiąca, dwóch miesięcy. Zresztą nie będzie to jedyny program, który zrobimy, bo też planujemy program o Lidze Hiszpańskiej, stricte Lidze Hiszpańskiej, żeby też fajnie tę ligę, czy jeszcze lepiej opakować. Także dużo pracy przed nami, ale po to tu jesteśmy. Wymienił pan trzy kraje, w których mieszkał, czyli no w sumie piłkarsko to jedne z największych, Anglia, Hiszpania i Niemcy. Gdzie według pana najbardziej czuć atmosferę piłkarską? Mi osobiście, mieszkałem też i studiowałem w Anglii 3 lata, no to atmosfera mieszkania ze studentami angielskimi była niesamowita i właśnie powiedziałbym, że Anglia. W Anglii rzeczywiście ci kibice żywiołowo reagują, w Niemczech też, w Niemczech są zawsze pełne stadiony, czy prawie zawsze. Ja bardzo lubię jeździć do Niemiec na mecze, to jest duża przyjemność, bo te stadiony są świetne, bo one były przygotowane przecież na Mistrzostwa Świata 2006. Poza tym zawsze jest porządek, a i też fajny sport, fajna liga. Chyba najgorzej jest na stadionach hiszpańskich, bo po pierwsze te stadiony często są stare, po drugie na Camp Nou, jak człowiek siedzi i ogląda mecz, to się słyszy, jak odwija się kanapki po drugiej stronie trybun. Po pierwsze dlatego, że często jednak duża grupa kibiców to są turyści, którzy akurat są w Barcelonie, zwiedzają to przepiękne miasto, idą na mecz, a druga część to są rodziny z dziećmi i oni, nie ma tam takiej kultury kibicowania na maksa, nie ma tam żylety, tak? Tak jest w Sewilli, czy w Sewilli na stadionie Sanchez Pizjuan, bo tam ci kibice rzeczywiście potrafią zrobić kocioł. Ale ani na Bernabeu, ani na Camp Nou tego nie doświadczymy. Też nawet w Walencji na Mestalla często bywa tak, że jednak ten stadion gdzieś przechodzi obok meczu. Także Anglia pod tym względem jest lepsza. Znowu można dyskutować, gdzie jest lepsza piłka.